1944 roku. Na pozycjach, które Państwo widzą, znajduje się oddział wartowniczy, który ma za zadanie pilnowania mostu. Mamy noc 6 czerwca, kiedy to niedaleko Kaun, po tej miejscowości, znajdują się niemieckie posterunki, które ubezpieczają przeprawy, mające na celu umożliwienie przesłania posiłków na wypadek walk 15 armii, która wymiła się na wyszczeniu daleko Tawakera. Jak Państwo widzą, przez most przejechał Ford Panthera, który uległ uszkodzeniu. Kolumna, która jechała dalej, już zniknęła. Zatrzymał się awaria załoga, próbuje tą awarię usunąć. Nie jest to łatwe, jak Państwo widzą, czołg jest bardzo duży. Te czołgi dysponowały doskonałymi załogami, dlatego wóz musiał pozostać i mechanizm musiał dokonać stosownych korekt, aby pojazd mógł dalej jechać, czy on był uszkodzony. Na przeszporu widać także działo przeciwpancerne PAK-40, które zostało chwilowo pozostawione przez obsługę, która pojechała po części ziemi. Działo to na razie nie jest zdatne do użycia. Yeah.
z porozumienia, że był błyskawiczny i bardzo skuteczny. Mógłbyś Państwo okazję zobaczyć, w jakich warunkach atakowali z porozumienia, że musieli pokonać kanał, ale dla tak twardych żołnierzy elity armii brytyjskiej jest to coś, co nie stanowi największego problemu. To też bardzo istotne. Żołnierze, których Państwo widzą, pochodzą z brytyjskiej wspólnoty narodu. Są to Kanadyjczycy, którzy byli ochotnikami. To też bardzo znamienne. Kanadyjczycy, proszę Państwa, którzy grali w tym do walki, powtarzali sobie jedno. Pamiętajcie o biedę, czyli o operacji Julius. Sierpnia 1942 roku, kiedy to druga dywizja pochodu generała Robertsa została praktycznie zniszczona na plaży pod Bielą. Kanadyjczycy pomałem żądzą zemsty za tamto wydarzenie. Żołnierz kanadyjski wysłał do spotkania na Paryż. Chciałem zorientować się, czy nie zagraża niebezpieczeństwo. Jest to praktyka stosowana od kalendarza, podstawowa reguła działania wojska. Zająć pozycję, ubezpieczyć się, przeliczyć straty, amunicję, zameldować o swoim położeniu. Thank you.
kanadyjskim spadochroniarzy patrzy prosto w oczy niemieckiemu oficerowi. To spojrzenie jest znamienne. Niemiecki oficer zdaje się mówić: jeszcze nie teraz, jesteśmy na was przygotowani. Tymczasem Kanadyjczyk wie dokładnie, czego początkiem była jego akcja i że Normandia jest wkrótce będzie wyzwolona. To jest jedno z ostatnich niemieckich zwycięstw. Może ci co pan zapalił? Nie chcę.